dawno, dawno temu, kiedy Polska nie była jeszcze Polską, tylko zbiorem plemion zabijających się nawzajem dla kawałka ziemi, krajem rządził Mieszko I, zwany także Mieszkiem X, nie wiadomo dlaczego. Okazało się, że Mieszko dobry był w te klocki i zjednoczył plemiona, tworząc państwo bez nazwy. Dlatego też Mieszko X zwołał zebranie, aby ustalić nazwę dla swojego kraju. Ja, naczelny szaman tego szamba, mówię wam, musimy się nazywać jakoś zajebiście. Ugabundu! Co pan, panie szaman? To nie Afryka. To jest kraj lasów, rzek, jezior i komarów napierających od rana do nocy, ale tylko w lecie, bo w zimie z kolei tak zimno, że siusiak się kurczy do wielkości orzeszka. Chyba twój. O, mam. Cebulandia. Ale zajebiście wymyśliłem, od razu budzi strach i grozę. No nie wiem, panie władco, a nie lepiej tak może coś od Lecha, założyciela naszego powszedniego? Arosław, mało batów ostatnio dostałeś za naukę czytania? No ale chciałem tylko pomóc. Władca jest od władcowania, giermek jest od giermkowania. Idź się zajmij tym, co umiesz najlepiej. Łajno trzeba przerzucić w tajni. Arosław przerzuć łajno, Arosław wyrzuć fekalia, Arosław to, Arosław sramto. Znalazł się wielki władca Polski, k***a bez chrztu. Oto on już dawno w koronie ochrzczony, a ten dalej domki z gówna stawia. Psst, piękny kawalerze. I młody. Kto, ja? Zapytał zdziwiony nareczek cały ujebany w końskim gównie. Jak pięknie pachniesz. Nie chcesz może wstąpić na małe gay party do zakrystii? Co pan, panie? Tu się jajca obcina za wiarę w jednego boga. A ja, chociaż jestem starym kawalerem, w końcu skończyłem 12 lat i jeszcze się nie ożeniłem, to nie dam sobie nic obciąć. Tymczasem króla odwiedził Batman, to znaczy ten... człowiek w czerni, ksiądz. I dlatego ta kraina cebulą i piwskiem płynąca powinna przyjąć chrzest. A pan, panie władco Mieszku, może nie zostanie pan królem, ale za to pana syn to zostanie takim królem, że ja pierdolę, sam Niemiec go koronuje swoją złotą koroną. Arosław, znowu wpuściłeś tych Jehowych, co ci mówiłem? Kopa w dupala i wol za bramy grodu, nie będą mnie tu nawracać. Ale panie pierwszy władco, korona! Co im tak zależy na tym mście? Nie wiem, coś jakieś gay party mówi, o chłopcach w łajnie, ale przestałem słuchać, bo akurat koń nas robił takim rzadkim i nie wiedziałem, jak posprzątać. Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało! Co to za hałasy? A to Polacy wracają z przegranej bitwy z Wyspami Owczymi albo jakąś inną Mołdawią. Pol co? No Polska płomi łajno na buta, cholera, gdzie ja teraz takie dostanę? A nie, zaraz, jeszcze nie ma butów. Polska... Polska. Orosław, jesteś geniuszem! W nagrodę możesz być moim giernkiem do końca życia. A pierdole! Panie księżu, oferta jeszcze aktualna? I tak dumna Polska została nazwana na cześć plemienia, które przegrywało bitwy z Mołdawią i Wyspami Owczymi, a czasem nawet San Marino. Od tej pory było już z górki. No, prawie. Nie licząc rozbiorów, wojen, holokaustu i Fernando Santosa jako trenera reprezentacji.